Dobra. Cześć wszystkim, tutaj Alek. Znalazła mi ochota na przejechanie się kawałek w demku nowego Need for Speeda i przy okazji mam zamiar, nie wiem, w jakiejś takiej, na jakąś dłuższą metę. Boże, skup się na jeździe, patrz na drogę. Na jakąś taką dłuższą metę skupić się na paru innych ścigałkach i coś sobie o nich opowiedzieć. Głównie to będą dema, bo ja w te gry mało co inwestuję, ale to jest na tyle, nie wiem, ciekawy segment rynku gier. Ścigałek generalnie, myślę, powstaje dość mało. No ale teraz w porównaniu do FPS-ów wszystkiego powstaje dość mało, no i... no i wypada jednak mimo wszystko coś się zainteresować, bo w większości to są bardzo dobre tytuły, które muszą o te nisze konkurować dość zażarcie. No i wiadomo, no, są... Boże, po jednej serii co najmniej ekskluzywnej dla platformy Xboxa i PlayStation 3 są te wynalazki od Electronic Arts, od Codemasters. No i spróbujemy się temu wszystkiemu jakoś przyjrzeć. To jest kolejny jakiś taki długoterminowy mój plan. No i to jest nowy Need for Speed od ekipy Criterion. No wiadomo, to są specy od Burnoutów. Tutaj pani mi coś mówi, ja nie słyszę. I dobrze, będę mógł się wygadać. Oni się wzięli za... No, wzięli się. Kazano im się wziąć za markę Need for Speed. 2 lata temu, w 2010 roku, stworzyli Hot Pursuit, teraz zrobili Most Wanted. Tutaj się muszę obsłużyć tym cudem nowym. No i coś się starają podźwignąć, teraz te serie, oni są w pełni odpowiedzialni już teraz za markę Need for Speed. Jeżeli, znaczy wiemy, to jest nowe studio założone na przyszłoroczną edycję, na Next Geny, być może. A może nie, nie wiadomo, na pewno zaś Criterion nie zrobi przyszłorocznej edycji, bo wiadomo, no w branży gier to jest takie, już się przyjęło, że żeby gra była dobra, musi przynajmniej 2 lata powstawać i to generalnie wszyscy się to otrzymają. Musi to być w takim razie najprawdziwsza w świecie prawda. No, więc za rok będzie robione wszystko innego. Jest już specjalne studio założone, które tym się zajmuje, chociaż myślę, że to musi też powstawać trochę dłużej w sumie, skoro ma być ten więcej niż rok dotrzymany. No i tutaj gościa sobie prześcigniemy zaraz, mam nadzieję. No ale Criterion właśnie nadzoruje w całości nowe Need for Speed. Oni też zrobili kurde na Vita, to jest dziwne, bo zazwyczaj jest jakoś zlecane takie mniejsze popierdółkowate projekty, odłamy większych serii zlecane są jakimś mniejszym ekipom. Tak robi m.in. Sony, Ubisoft i tak dalej. A jej, jakby w jej Criterion zajął się też tą Sony na Vita, co kurde, no nie wiem. To świadczy o tym, że mieli trochę wolnych zasobów, ja się oczywiście rozwaliłem. Bo gadam tutaj, a nie się skupiam, tutaj wypada się cokolwiek skupić. Jest bardzo duże tutaj powinowactwo do Burnouta, już to mówiono 2 lata temu, teraz tym bardziej. Ja tam nie wiem, kurczę, ja Burnouta znam tylko z dwóch dem, to był Revenge i... Boże, jak to się nazywało? No to nowe, wiecie, Paradise chyba? Pierdyknąłem oczywiście. I sobie na podstawie tych dwóch dem wyrobiłem jakąś taką opinię o Burnoucie jako super szybkiej ścigałce, ta druga chyba z otwartym światem, nie wiem czy ta wcześniejsza. Frajer się stuknął. Z czym? Z bardzo szybkimi wyścigami, bardzo zręcznościowymi na driftach, plus no spektakularne po prostu wypadki. Chyba kurde w tych dwóch demach były najlepsze wypadki jakie widziałem. O nie. No i wraca autolog. A tutaj wszyscy porównują to do tego, ja naprawdę nie jestem w stanie się teraz wypowiedzieć, ale według mnie to jest dużo cięższy system sterowania, trochę bardziej mi się wydaje skomplikowany, przemyślany. Customize car i tak dalej, fajnie. Poprosimy, tak, select moda. No i jedziemy. No i tutaj mi się wydaje taki, wiadomo, arcade'owy system sterowania, jeżdżenie takie bardziej zręcznościowe, jednak te auta mają taką swoją wagę, która się przekłada na to, że te doznania są takie bardziej realistyczne. I tu mi dalej tłumaczy, to jest demo cały czas, powtarzam. No i takie ogólnie to jest przyjemne, jak przyrżnie to auto, to się czuje, że ono przyrżnie. Są jakieś niesnaski z tym Need for Speedem, bo mimo wszystkich jakichś takich zachwytów nad poprzednią odsłoną Criterionu, nad tym w fazie zapowiedzi, to jest parę takich opinii, że właśnie to nie sięgnęło, Boże, że to nie robiło tak, jak miało robić po prostu. Co tutaj mamy? Poprosimy wyścig i pojedziemy sobie. No to miał być jakiś wielki hicior na dyszki, na 9,5 i tak dalej, w tej takiej upośledzonej już w tej chwili skali ocen
branżowej. A takie ósemki, oceny nawet poniżej czasami się okazały takim standardem dla tej części i różne są tego przyczyny. Ponoć nie ma żadnej motywacji, żeby jeździć w singlu. I ten brak motywacji jakoś się wiązał z tym, że wszystkie auta są blokowane od samego początku i to jest strasznie, strasznie ryzykowna decyzja, może deweloperska, designerska, ponieważ, no wiadomo, kurde, to jest ze samego punktu widzenia twórcy. Ciężko jest tak zbalansować wyścigi, poziomy trudności, żeby to wszystko szło w górę stopniowo, żeby były na początku łatwe, żeby zapoznać ze sterowaniem, potem coraz trudniejsze, żeby tak wymiatacze też mieli tutaj co grać gdzieś w późniejszych partiach gry. I to jest ciężko zrobić, to jest łatwo, jeżeli wiemy, do jakich aut będzie miał dostęp gracz, ale teraz, kiedy mamy wszystko rzucone, to jest kwestia tylko i wyłącznie doboru przeciwników. I to jakoś w tę stronę poszedł Criterion i to może działać, ale z tego co słyszałem, problem jest właśnie z motywacją, bo wszystko jest to blokowane na samym początku. No hamuj. Na samym początku i nie ma bardzo motywacji, dlaczego ma się grać. Ponoć każde auto ma swoje własne ulepszenie, które się blokowuje nim jeżdżąc. I to chyba jest jedyny powód jakiś do grania. No i ponoć niepotrzebnie rozdzielili światy. Need for Speeda singlowe i multikowe. Bo można to było zostawić, jak o tym słyszę, myślę, że to mogła być nie do końca dobra decyzja. No i cóż, i Criterion. Criterion ma się kiedyś jeszcze zająć swoim burnoutem, ma też do jakiejś starszej ścigałki ponoć powrócić, której ja nie znam, nie śledziłem ich tam wyczynów. Kurde, to jest chyba ten sam wyścig? Nie mam pojęcia, ale to ścigamy. Ta, ten sam wyścig, spróbuję znajomego w takim razie pobić. W demie niesamowite. No i Criterion teraz się zajmuje głównie właśnie Need for Speedem. Oni są takim mózgiem od tej serii. I co by tam nie robili, gdzieś tam będzie ta marka się za nimi kręciła. Tak, no wiadomo. Dopóki ktoś nie zdecyduje inaczej. I postanowili drugi raz reaktywować znaną markę w obrębie serii. Wcześniej był Hot Pursuit, który jakoś się tam jeszcze przyjął. Tak, Boże, nie wiem, w samym pojmowaniu tego słowa, myślę, że po prostu z tego co się orientuję, nie było takiej gry, bo Need for Speed z numerkiem Hot Pursuit i było Hot Pursuit 2. A Most Wanted, kurde, już było. Mogło to być Most Wanted 2, ale chyba tutaj już nikt się nie będzie bawił w jakieś dodawanie czego? Numerków. Dodawanie numerków do kolejnych serii. No i kurde, nie wygram? Dawaj, speeduj. Boże, ja w ogóle dopalacza nie używam. Strasznie mnie denerwuje, jak dopalacz jest pod... A to jest... Zawsze był i będzie, jak dla mnie, hamulec ręczny. Tak, tak ma być i mają mi tego nie zmieniać. I postanowili po raz drugi teraz Criterion wziąć się za znaną markę w obrębie marki Need for Speed, żeby coś zreaktywować, stwierdzili, że jeszcze nie do końca dobrze się czują z Need for Speedem, nie wiedzą jak go zdefiniować. No i to jest takie pierdzielenie straszne, ponieważ poza tytułem to jest praktycznie wszystko inaczej. Wzięto bardzo dużo z filozofii samego Burnouta, są te wyścigi. No i wszystko jakoś pomyślane na inaczej, nie mam pojęcia ile to jest odniesień do oryginalnego Burnouta, ale z tego co się orientuję, bardzo mało, to jest zupełnie inna gra. Burnouta, do Most Wanted'a. Zapierdziele. O, rozwalimy sobie billboarda i znajdziemy jeszcze szybko może jakiś wyścig, races. A, muszę... Dobra. To zmienimy sobie auto. I może to będzie na tyle, bo to mi coś dziwnie znosi na lewo. Audi, Ford, Porsche, nie, to już było. Forda weźmiemy sobie, nie, Audi weźmiemy sobie. Poproszę. Jump to car? Nie. Set destination. I się przejedziemy, ja może coś powiem na koniec. Nie może tyle starszy. O, tutaj coś jest pewnie zablokowane w demie, więc nawet nie podjeżdżam. No i cóż, i to Criterion wymyśliło kilka istotnych rzeczy, nie tylko dla Need for Speeda, ale dla ścigów w ogóle w przypadku odsłony sprzed 2 lat. I mówię to tutaj o autologu, czyli o systemie porównywania wyników ze znajomymi. Kiedy ja przejadę wyścig, albo jestem nawet w trakcie, to mi system mówi, który z moich znajomych ma jakiś taki dobry wynik, który mogę się postarać pobić. To wszystko jest na wierzchu, wszystko mi dokładnie mówi. Ja jestem na bieżąco motywowany do jak najlepszego jeżdżenia. To są nie tylko wybrane rzeczy w obrębie wyścigów, ale też rekomendacje, aby przejechać to, żeby kogoś pokonać. I to z tego coraz więcej jest takie nadrobnione. Kilka rzeczy to, co słyszałem, co zauważyłem. Chodzi o dystanse na hopka, chodzi o jak najszybsze jeżdżenie na danych odcinkach i tak dalej.
Ja będę teraz skończył, Autologa oczywiście skopiowała bardzo dużo innych gier. Praktycznie to jest teraz mus. No i to by było chyba teraz na tyle. Nie jestem specem od samochodówek, ale generalnie je lubię i się dużo ciekawych rzeczy na ich polu dzieje. A nie mam bardzo pomysłu, jak to inaczej to wszystko mówić, niż na zrobienie czegoś takiego właśnie. Teraz dzięki wielkie za uwagę. No i cześć. No Need for Speed, kurde, chyba najbardziej czołowa ścigałka, jakby ta, jakaby jej kondycha nie była. A się znowu rozbiłem. Dzięki wielkie za uwagę, cześć.